Ewa, rolnik szuka żony, podbija salony, produkcja dała jej coś więcej niż Waldemara. Czy ten dotrzyma jej kroku? Waldemar, rolnik szuka żony, to definitywnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników od lat. Jak nikt inny dzieli internautów, a jego miłosne podboje śledzi niemalże cała Polska. Niewiele osób wie, że za kulisami rolnika prężnie rozwija karierę jego wybranka. Czy Waldemar dotrzyma jej kroku? Waldemar, rolnik szuka żony. Waldemar, rolnik szuka żony, to definitywnie najbardziej kontrowersyjna postać od lat. Co róż wzburza on internautów i widzów swoim zachowaniem. Najpierw potajemne spotkania z kobietą spoza show, potem faworyzowanie jednej z kandydatek, a na koniec wybranie Ewy, zamiast uwielbianej przez jego rodziców Doroty. Tym razem jednak oczy całej Polski skierowane są nie na niego, a na jego wybrankę Ewę. Kobieta od lat pasjonuje się muzyką, a po pierwszych wystąpieniach w telewizji dosłownie podbiła salony. Czy Waldemar spodziewał się takiego obrotu sprawy? Historia Ewy, rolnik szuka żony. Chociaż każdy z uczestników programu Rolnik szuka żony opowiada swoją historię na początku programu, takiego rozwoju kariery Ewy nikt nie mógł przewidzieć. Mimo że związek Ewy i Waldemara pozostaje jedną wielką niewiadomą, jej kariera po udziale w programie dosłownie eksplodowała. Zanim trafiła ona do Rolnik szuka żony, próbowała swoich sił w programach takich jak Szansa na sukces, Mam talent, Disco Star, Idol, ale to właśnie Rolnik szuka żony dał jej popularność, o której zawsze marzyła. Ewa, rolnik szuka żony, podbija salony. O jakiej eksplozji kariery mowa? Wybranka Waldemara prężnie rozwija się w muzycznym show biznesie. Jej talent wokalny oraz niebanalne stylizacje doceniane są w coraz większym gronie odbiorców. Warto zaznaczyć, że już 29 grudnia będziemy mogli usłyszeć ją na żywo w Pałacu Lakon w Kazimierzy Wielkiej, gdzie wystąpi ona na koncercie świątecznym. Minimalna cena biletu na koncert Ewy, rolnik szuka żony, wynosi 50 zł. Co sądzicie o takim rozwoju kariery?